Witajcie, moi drodzy. Jest dzisiaj środa, więc troszeczkę wcześniej zaczynam nagrywać materiały niż ostatnim filmikiem, czy ostatnie dwa filmiki, które zacząłem nagrywać chyba na ostatnią chwilę tak naprawdę, bo cały czas coś się działo. Powiem szczerze, nie pamiętam, na czym skończyłem, ale... Dwie rzeczy. Po wczorajszym streamie mam złożonych dwóch Space Marines couch mam złożonych. Mamy złożonych dwóch ziutków i wybaczcie, świecą się jak pieskowi jaja, ale użyłem sprayu, który jest sprayem budowlanym. Taki spray z Leroy Jäger. I tak będę musiał ich prysnąć jeszcze z aerografu, żeby nabrali takiego matu, bo bardzo lubię matowy kolor. Jeśli tym bardziej chodzi o o modele do gry, czy w sensie o czarne modele, jeśli chodzi o czarne modele, to musi być mat. Raczej takie świecące, tym bardziej, że oni mają być właśnie Raven Guard. Postanowiłem, że będą Raven Guardem. No i żeby byli tacy, wiecie, camo trochę, nie? Jest tam troszeczkę, myślę, żeby jakiegoś zielonego łosza gdzieś tam rzucić, żeby taki przebłysk był jakiś tam, sportkim zrobimy, na przykład takie zielone czy coś, tam mają takie kawałki materiału, więc zrobimy troszeczkę takie bardziej moro i tak dalej. Nie pamiętam, czy wam to pokazywałem, bo przygotowuję się i postawiłem sobie tutaj rzecz, którą, o której chyba, nie wiem, ja już nie pamiętam, powiem szczerze, że tak mi się trochę wszystko miesza tygodnie, dni, że nie pamiętam, czy wam to mówiłem, ale pokażę wam coś, na co sobie tutaj rozstawiłem. A mianowicie mamy rozstawiony ten mój stół, który kiedyś przygotowałem. Starsi widzowie pewnie pamiętają. To jest taki stół, który dostałem właśnie chyba z hurtowni Rebel i przygotowany jest, tak? Jak widzicie, jest dużo elementów, które są... Jest część elementów, która jest pomalowana, tak w miarę. Jest, czy... No tutaj w miarę. Jest część elementów, która jest po prostu taki pre-shade zrobiony. Jest to zrobione po to, żebym mógł tutaj, teraz, słuchajcie, bo robiłem porządek, to wam teraz szybko pokażę, robiłem porządek, że mógł wziąć sobie swoje pudełka z właśnie, z kontrastami, z ekspresami, wszystko sobie tu wziąć, postawić sobie tam na tej półeczce, czy na tym, jak się mówi, na biurku, na stole i wziąć i po prostu to sobie zacząć malować. Więc jest duża szansa, że po prostu w pewnym momencie wezmę i na streamie usiądę i zacznę to dłubać. Jutro, jak dobrze wiecie, lub nie wiecie, jutro i w piątek są ostatnie dwa dni, żeby dzisiaj jest środa, tak? Więc jutro i w piątek są ostatnie dwa dni, kiedy mam ostatnią szansę na to, żeby zrobić coś w Stagrafie i jadę tam budować 5 stołów do grania. Ja mówiłem, że może będę robił jakiegoś streama z tego czy coś, ale wydaje mi się, że po prostu nie dam rady już zawieść wszystkiego jeszcze całego sprzętu, mikrofonów i tak dalej. Nie wiem, czy będzie mi się chciało to po prostu zrobić. Zupełnie szczerze wam powiem, bo to jednak jest troszeczkę roboty, żeby to wszystko poustawiać, skonfigurować. Nie wiem, zobaczę jeszcze dzisiaj, jak będę się na to zapatrywał. Zapytam się jeszcze Kryspina, czy on w ogóle będzie miał problem z tym, że na przykład postawię i będzie taki długi, kilkugodzinny stream po prostu od niego. Z drugiej też strony wydaje mi się, że troszeczkę to zaburzy moje, wiecie, flow, nie? Ja tak to mogę się skupić, nie muszę do was mówić, nie muszę mówić do nikogo, bo założę sobie słuchawki i po prostu będę sobie dłubał i będę sobie ciął wszystko i tak dalej, ale nie wykluczam, zobaczymy. Co najwyżej możliwe, że będę robił, właśnie wezmę kamerę i będę kręcił jakieś takie wstawki, żeby w podsumowaniu tygodnia wam o tym opowiedzieć, żebyście wiedzieli, co robię, pokazać wam. Co mogę jeszcze powiedzieć? Coś, co znalazłem. Jak widzicie, to mam półki Kallax, nie? Półki Kallax i znalazłem sobie w Carrefourze, dzięki Mai, żonie, partnerce Kryspina, znalazłem takie fajne koszyczki w Carrefourze. I one też będą w Stagrafie, oni tam mają sobie, będą przechowywać swoje rzeczy. Ale to są bardzo fajne skrzynczki, bo one kosztują 9 zł, ta skrzynczka kosztuje. 9 zeta. I one mają bardzo fajną rzecz, że mogą się, wpinają się takimi pinami i one całkowicie tak naprawdę ze sobą jeżdżą, nie? I można tam sobie pochować figurki. No i tak jak ja mam kilkanaście projektów, kupię sobie jeszcze tych skrzynczek, wypełnię sobie tutaj tą przestrzeń i będę miał masę figurek włożonych
takich, w projektach takich podręcznych. Coś, co chcę zrobić w najbliższym czasie. Bo Shatterpoint no, musi zostać pomalowany, bo musimy zagrać Shatterpointa. Jeśli mi się spodoba, to zostawić. Jeśli mi się nie spodoba, sprzedać. Mieć przyjemność z pomalowania, mieć przyjemność ze zrobienia stołu, nagrania kilku battleportów. Siups. Może tak zrobię. Aha, jeszcze jedna fajna rzecz. Tak na dzisiaj. Wiecie, chodzą mi rzeczy po głowie. Jutro siedzę i robię stoły. W piątek też mam wolne, ale mam wolne troszeczkę inaczej. I myślałem sobie, że jeżeli dam radę, to może w końcu wezmę się za malowanie slagi. Nagram przegląd White Dwarfa i pomaluję slagę. I zrobimy z tego filmik. Jak Grot maluje swoją slagę. Widziałem ostatnio na paru stronkach, jak malują właśnie różnego rodzaju wydruki i zainspirowałem się. No i sobie tak zrobię. No dobrze, słuchajcie, to na tą chwilę tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć progres, jak maluję to kontrastami, różnymi takimi farbkami. Jak widzicie, figurki są pomalowane i moim zdaniem figurki wyglądają spoko. Dziwnie to wygląda na razie, takie białe, ale chciałbym ten stół skończyć. Ja wiem, że to nie jest stół do Kill Teama, bo stół do Kill Teama jest nie dość, że węższy, to jeszcze krótszy, ale wydaje mi się, że można właśnie bardzo fajnie zrobić w ten sposób, że i tak z reguły wszystkie wymiary Kill Teamowe są podawane od środka, dlatego też jest tutaj, chyba nawet specjalnie to wkleiłem tak jeden w środku, mniej więcej chyba, albo właściwie w środku jest, żeby można było wymierzać wszystko od środka i grać. No bo załóżmy, co mi stoi na przeszkodzie, że stół będę miał troszeczkę bardziej tutaj więcej miejsca. No, nie gram kompetytywnie, nie jest to turniej, więc możemy sobie grać tak, żeby to było fajnie wyglądało. No i możemy sobie może jakąś kampanię z tego zrobić. Na przykład, że walczą o właśnie w mieście sobie o różne rzeczy. Dodatkowo, kiedyś wam może mówiłem, ale jest taki jeden plan. Jest taki plan, że tutaj mam trochę styrodur. I ten styrodur, jaki tam widzicie, taki, o tutaj jest taki kawałek styroduru. I to jest dokładnie minus ten klej i piasek, grubość tego, więc mogę sobie dobudowywać nieskończoną ilość kafli. Mogę na przykład sobie zrobić taki podwójny kafel, pół kafle sobie zrobić, czy coś, żeby zrobić sobie z tego fajny, duży stół. I na przykład pomyślałem też, że fajnie by było może zrobić tak, że mogę sobie wziąć taki kafel i zrobić go tak, i tu na przykład zrobić takie bagno. I tutaj w środku będzie kafel bagna, bo tu jest styropian i mogę się w ten styropian, wiecie, zagłębić, mogę sobie zrobić jakieś bagno albo jakąś puchę tutaj wstawić, a że, i tutaj teraz kontynuuję, słuchajcie, bo ja mam masę pomysłów, tylko czasu mi brakuje, a że ostatnio zrobiłem porządek i znalazłem troszeczkę, zobaczcie, nowe tereny, no te nowe tereny, tam 3 czy 5 calowe, tu są te mniejsze, tu są inne ścianki, tutaj jest masa różnego rodzaju terenów, tutaj jest z Necromundy Stronghold, tam dalej są jeszcze tereny, o widzicie, są tereny i myślałem, żeby to wszystko, wziąć to wszystko na te pianki, na te styropiany, na te styrodury i zrobić z tego taki duży modułowy stół, który będę mógł układać jak będę chciał, wszystko mniej więcej w tym samym stylu, w tej samej stylówie i sądzę, że jakbym tymi kaflami, bo technicznie jestem w stanie tymi kaflami zestawić cały taki stół do 40, nie? No bo to jest kafelek, który... O Jezus Maria, przewracam się figurki. To jest kafelek, który wchodzi tutaj. Kafelek, który wchodzi tutaj, no i tworzy nam się 4 stopy. No bo to każdy z tych stołów, z tych paneli, to jest stopa na stopę, 12 cali na 12 cali. Więc wyobraźcie sobie teraz taki stół w takim stylu, z takich elementów. No kurczę, wydaje mi się, żeby to całkiem nieźle wyglądało. Szczególnie jeszcze jakbym miał trochę elementów takich luźnych, które mógłbym właśnie ustawiać w takie przerwy, nie? Że tutaj jest, o, to na przykład ork sobie stoi. Oczywiście nie mówię do 40, mówię o Kill Teamie. Ale wyobraźcie sobie na przykład Kill Teama, którego gramy na więcej tur, na więcej jakichś misji, bardziej skomplikowane i coś sobie wymyślamy, bardziej takie RPG czy coś w tym stylu. Nie wiem. Mam masę pomysłów w głowie, tylko czas. Dobra, chyba koniec mojego pitolenia na teraz, na dzisiaj. Zobaczymy, co uda mi się zrobić i jeżeli ostatecznie wezmę kamerę do Crispina, to materiał z Crispina zobaczycie właśnie teraz. Co dzisiaj jest? Czwartek. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek. Wpadłem dzisiaj tutaj rano i od samego rana, jak widzicie, złożyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć stołów.
Udało mi się na 10 minut zgubić blaty, jak z Makarim pod, na pigment fixerze. To jest tylko moja głowa, nie będę się tłumaczył, mam to gdzieś. No i śniegu Maja i Krystyn pomalowali je o tyle, o ile są pomalowane, żeby wyglądało na nieświeże drzewo, jest okej. Okay. Team effort. Team effort, tak. I na sobotę są gotowe. Na sobotę będzie, w sobotę, kiedy mamy otwarcie, czy otwarcie takie, wiecie, oficjalne, drugie otwarcie, jest też, co jest, Krystyn, Giełda Biców, 17 lutego to będzie, 17 lutego. 11.13, czyli dwie godziny na Giełdę Biców, a później po prostu możecie wpadać i ci, którzy tutaj przyjdą, coś kupią, to dostaną fajny gratisik, nie? Tak. No. I tak, jest godzina, która 20.44, czyli byłem tutaj prawie 12 godzin dzisiaj. Myślałem, że się wyrobię w 6. Zajebiście, nie? Ręka mi odpada, moja prawa ręka mi odpada od wiertarki, ale jest złożone, wszystko jest zmontowane, są bardzo fajne, stabilne stoły. O, ten jest zablokowany, okej, okay, super. Akurat ten, który chciałem pokazać, nie? Zablokowałeś. O, ładnie jeździ, nie? Jutro montujemy blaty, obijamy blaty, bo mamy wszystko, mamy tutaj ładne 4 blaty nowe. Ładne nowe 4 blaty i materiał. A na razie spieprzamy do domu. Więc widzimy się jeszcze jutro pod koniec dnia. Pod koniec dnia pracy, nie pod koniec dnia. Ja tylko chcę podziękować wszystkim za życzenia, które dostałem w komentarzach. Bardzo miło. To ten solenizant z 7 lutego. Trzymajcie się ciepło. Do następnego wejścia. Jest piątek. 10, wpół do 11. Coś tak ciemno. Czemu tak ciemno? Dobrze. Jak widzicie za mną, stoły już stoją. Stoły stoją. Wszystkie. Malujemy je drugi raz, żeby wyglądały jeszcze ładniej. Czyli malujemy sobie po prostu ich tej brzegi. Na razie tak z grubsza je malujemy. W środku będą one jeszcze wypełnione czymś. Na razie zrobiłem tak, że blaty są przymocowane na 3. Jeszcze tutaj mam 4. blat i tutaj leży już 5. obity na ten stół. I 2 zapasowe blaty będą zaraz obijane. Ale zobaczcie ten kunszt mojej pracy. Siup. Równiutko, zobaczcie. O. Normalnie, równiutko jeden stół. To jest różnica w blatach, mi się wydaje, nie w mojej pracy, bo jakże moja praca mogłaby być nieładnie zrobiona. Więc jesteśmy na właściwie już na końcówce. Dzisiaj pozostało mi tylko właśnie złożyć te stoły, zmontować już je tak, blaty, wszystko poskręcać, no i przygotować, poustawiać to wszystko do jutrzejszego otwarcia. Przypominam jeszcze raz, 17 lutego i godzina 11, czyli, to właściwie było, bo ja będę robił w niedzielę. No to było. Jakby co, to od 17 lutego już jest otwarta grania w Stagrafie. Otwarte jest i była kolejna giełda biców, czyli można sobie przyjechać do Stagrafu i wymienić się bicami, sprzedać bicy, sprzedać figurki, cokolwiek macie do pozbycia się, tak robimy. Takie polskie mini targowisko, ale łódzkie mini targowisko w jednym miejscu. Właściwie to czemu żeśmy to tak nie nazwali, łódzkie mini targowisko? Muszę podpowiedzieć Krystynowi. No i tak, słuchajcie, na pewien czas, na pewno będzie to koniec moich prac w Stagrafie, bo muszę sobie zrobić tydzień przerwy, nadgonić w domu po prostu niektóre prace, które mam. A to was pewnie nie interesuje, co robię w domu, bo to jest takie jakieś klubowe. Nie, mówiłem, że będę nagrywał filmik, jak skręcam te stoły, ale powiem szczerze, że myślałem, że mi to trochę szybciej będzie szło i nie zrobiłem. Natomiast mogę wam teraz szybciutko pokazać, jak te stoły są od środka zrobione, żebyście mogli sobie to, że tak powiem, ściągnąć ten pomysł. I już wam tłumaczę. No więc tak, w naszym przypadku w Castoramie zamówiłem płyty o wymiarach 100 na 148 i zamówiłem sobie, zakupiłem płyty, które, kantówki, które są o długości 1,50 m i 2 metry, czyli to są dwie podzielone na, czyli jedna podzielona na pół i wtedy mam jedną i drugą kantóweczkę na górę. Czyli na taki stół potrzebujecie 4 deski o długości 1,50 m. Raz, 2, 3, 4 i potrzebujecie 2 deski o długości 2 metrów. Raz, jedna deska i tamta tutaj, nie? Dwie części. Tutaj mamy dwie części. Do tego w tym przypadku są jeszcze nogi. Nogi to jest deska 1,50 m przecięta na pół. I
Ona tutaj nie musi być idealnych rozmiarów, bo one były troszeczkę powichrowane, więc tutaj było trochę, wiecie, rzeźbienia w gównolicie. Bo takie są deski marketowe. Jak macie tarta gdzieś, to najlepiej proste deski sobie znaleźć, ale w markecie kupicie tylko takie krzywizny. No ale są skręcone. I zobaczcie, są skręcone na 5 rób każda deska. Te deski są skręcone ze sobą porządnie. Te deski są ze sobą skręcone porządnie. O, to jest super stabilne. I teraz tak. Takimi specjalnymi chwytaczkami jest przymocowana płyta. Płyta jest przymocowana, żeby obciążona była w ten sposób. Nie jest to miejsce, gdzie można, po którym można chodzić. Niestety. Albo niestety, no bo to nie jest po to, żeby po tym łazić, tak? Jeszcze jak widzicie, poprzeczki są. Tu jest jedna poprzeczka i tu jest druga poprzeczka. To znowu, jest kantówka 2x3 albo 2x4 dwumetrowa, przecięta znowu na pół, dopasowana, wkręcona i ona jest tutaj wkręcona z boku na jedną, czasami dwie śruby, zależy jak, jak ciasno pasowała. Co nam daje ta kantówka? Ta kantówka nam daje przede wszystkim stabilność w tą stronę troszeczkę, ale daje nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że możemy ze ścinków, które na pewno będziecie mieli, bo płacicie za ścinki, jak kupujecie płytę, będziemy kombinować w wolnym czasie, za jakiś czas, takie przegródki. No na przykład na turnieju jeden gracz ma swoją stronę, drugi gracz ma swoją stronę i możecie sobie tutaj wrzucić graty, jakieś plecaki, walizki, cokolwiek. Lub też, bo to rozważamy, zrobimy tutaj półki na tereny. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie jeszcze zrobione, bo z jednej strony fajnie jest, jak to jest takie puste i jest taka przestrzeń, ale jak nie wrzucimy tutaj terenów, to one będą musiały zagracać tutaj tą ścianę, to będzie taka wielka półka. No i tu jak widzicie mam takie okno, na którym też są te tereny i tutaj byśmy coś musieli robić. Więc gdzieś te tereny będziemy musieli skitrać. No ewentualnie zrobimy tak, że pół tego stołu będzie na tereny, a pół będzie do dyspozycji graczy. W jakiś taki sposób. Nie wiem. Na razie kończę, wykańczam te stoły, żeby wszystko było ok. W grani będą dwa stoły stały tak w tą stronę, a reszta będzie stała w tą stronę, tak jak te stoły stoją, nie? Tak tutaj wzdłuż. Oczywiście nie będą przy ścianie, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, bo tutaj fajnie, jednak jak jest trochę miejsca i można przejść. Zobaczymy, jak one ostatecznie będą wyglądały, jak ustawimy i będą tutaj tylko stoły, bo nigdy tutaj nie było tak, że były tylko stoły w tej przestrzeni. No dobra, aha, i na górę jeszcze przymocuję, wracając jeszcze do stołu, bo oczywiście moje małe DHD. Stół przymocowuję, słuchajcie, takimi, o ten mam w sumie przymocowany, to mogę wam pokazać. Stół przymocowuję takimi zwykłymi chwytaczkami, podobnymi do tego, do tych, tylko że te są mocniejsze, no bo oczywiście są podwójne. Takimi chwytaczkami, bo to ma tylko trzymać blat, żeby ten blat nie jeździł w momencie, kiedy ja sobie złapę stół i będę chciał go przestawić. Cały stół mi jeździ. Nie muszę tam sięgać głęboko, żeby łapać deskę. No jak widzicie, to jest taka konstrukcja, która optymalizuje koszt względem... O, piesek, Nikuś. To jest taka konstrukcja, która optymalizuje koszt i wykorzystanie desek. Nie ma właściwie żadnych ścinków poza jakimiś milimetrowymi skrawkami, gdzie wyrównywałem krawędzie. Jak widzicie na maszynach, każda krawędź praktycznie ja przyciąłem, żeby była prosta. No niestety niektóre deski były powichrowane, więc to też trochę komplikowało. Wy, jeżeli robicie sobie w domu, robicie jeden stół, no oczywiście możecie zrobić sobie to wszystko z dwumetrowych desek i porobić sobie na całą szerokość stołu, 1,80 m, nie? Możecie nawet sobie zrobić stół większy, po prostu dwumetrowej płytę większą zrobić, żeby mieć więcej przestrzeni, żeby mata nie była do samej krawędzi, tylko żeby jeszcze poza matą było trochę miejsca. Ja lubię mieć tak, że blat jest blatem i tam nic więcej już mi nie wchodzi, wkładam matę i nic nie ma. Ja jeszcze w domu mam jeszcze coś takiego zrobione, co pewnie widzicie na battery portach, że mam konstrukcję dotąd, praktycznie tutaj na płask i tu mi jeszcze deseczka dodatkowa wychodzi, że mi kostki się nie sturlają. Ale to już takie, powiedzmy, picowanie i zbędne trochę. Jak ktoś bardzo chce, to może. No i tak, to jeśli chodzi o konstrukcję tego i jeżeli byście chcieli, żebym jakoś może rozrysował projekt, to dajcie znać, bo konstrukcja jest prosta, to jest jak konstrukcja cepa, a wychodzi z tego stół do grania. Dodatkowo można jeszcze, jak się postaracie, to można zrobić to w taki sposób, troszeczkę zamieniając kolejność tutaj desek, w sensie, że one się będą inaczej tutaj zakładać. Można to zrobić tak, że wykręca się na przykład te poprzeczki lub też wkręcić te poprzeczki od tej strony, skręcić je, tutaj ich nie skręcać. Można to przekombinować, że można było demontować te poprzeczki, wyciągnąć blat i zdemontować cały stół i stawić go gdzieś w garażu za ścianę na przykład jakiś okres, gdzie na pewno wiecie, że przez dłuższy okres nie będziecie grać. Ale uważam, że jak to się raz skręci, to się nie powinno rozkręcać takich rzeczy, bo no, się rozklekocze się. No dobra.
Ja uciekam, montuję dalej, przypinam stoły, przypinam blaty, oklejam, opinam i my się widzimy pewnie w następnym wejściu, jak będzie migawka, nie migawka, Boże, co ja gadam. Migawka też tu będzie, 20 kwietnia, ale jak będzie giełda biców i oficjalne otwarcie grani w Stagrafie. Super. Tam stoi Maruda. Tam dokładnie. Nie, to nie ja. Mamy 10 stołów, słuchajcie. Jak widzicie, no tamten jeszcze jest zawalony, ale obiecuję, że go posprzątasz. Słowo harcerza. Więc mamy 10 stołów, to są 2. I 8 stołów. Grania, moi drodzy, elegancka. Zobaczcie, jak to wygląda. O, zobaczcie to. Czadzior, nie? Jeszcze nie jesteśmy pewni co do rozstawienia stołów. Prawdopodobnie te stoły wszystkie pójdą pod ścianę. Przynajmniej na jutro, czyli na giełdę biców, żeby było na środku dużo miejsca. A ogólnie dużo miejsca pod stołami. Dużo miejsca... Jakaś chamska łatka, ale i tak jej nie widać nigdy. No dobrze, słuchajcie, ja na ten tydzień tu skończyłem pracę i widzimy się jutro. Siema, jest niedziela, wieczór. Nagrywam już ostatni wpis, ostatni dział w tym podsumowaniu, tygodniowym podsumowaniu. Więc ten tydzień był, jak widzieliście pewnie na materiale, dosyć intensywny. Trochę się jeszcze ostatnie, wiecie, szlify w Stagrafie. Zakończyliśmy. Ja już nawet, słuchajcie, przywiozłem wszystkie swoje graty, wszystkie swoje narzędzia. Jeszcze nie miałem czasu ich posprzątać, więc są rzucone tutaj. Tak, leżą sobie po prostu na podłodze. Więc wszystko zwiozłem. Jestem już w domu. Mam wszystkie swoje graty w domu. Czas teraz troszeczkę porobić rzeczy domowych. Więc jaki jest plan na przyszły tydzień? To się dowiecie w przyszłym tygodniu. Będzie bardzo fajnie, bo na pewno będą 2 streamy, chyba że coś eksploduje. Będzie jeden gość, który w środę będziemy nagrywać materiał, ale film pojawi się, podejrzewam, że może w piątek, zobaczymy jak dużo będzie edycji z tym, mam nadzieję, że nie za dużo. Co jeszcze? Będę miał dla Was przegląd bardzo fajnej publikacji i możliwe, że zrobię też przegląd po drugiej publikacji, bo wychodzi taka książka The Art of Warhammer of Horus Heresy, a mam jeszcze taką The Art of Warhammer i chyba nigdy nie robiłem przeglądu tej pozycji na kanale. Nie wydaje mi się, chyba po prostu kiedyś o niej wspomniałem, że ją mam, ale nigdy jej nie zrobiliśmy przeglądu, więc może czas najwyższy zrobić taki oto przegląd. Pokażę Wam po prostu, co jest w środku, zobaczycie sobie, jak bardzo fajnie. To będzie taki krótki materiał, ogólnie tam są artworki. No i jak sobie tu już posprzątam, ogarnę i dojdę do stanu normalności w tym, to możliwe, że któryś ze streamów będzie streamem malarskim, gdzie będę malował po prostu sobie to. I tak jak powiedziałem, przyniosę sobie farbki, rzucę tutaj i będziemy sobie działać. Najnowszy White Dwarf, mam nadzieję, że obejrzeliście niedzielny materiał. Pojawił się on dzisiaj, czy no w niedzielę 18 lutego. I bardzo fajny White Dwarf. Mi się wydaje, że bardzo fajny, bo jest przede wszystkim jest troszeczkę Old Worldzie. Jest jeden Kill Team do Kill Teama. Kill Team scoutowy, który właśnie składam. A modelarsko złożyłem 2 korpusiki. Tylko tyle miałem czasu i siły, słuchajcie. Zapalę sobie światło. Złożyłem po prostu 2 korpusiki. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie trochę więcej czasu na to, żeby usiąść i pomalować, bo tak jak mówiłem, Kill Team Striking Scorpions, który jest, znaczy no, nie, on ma jakąś swoją nazwę, Kill Team, który jest w tym Salvation, ten drugi Kill Team. Czekajcie, zobaczcie jaką oni mają nazwę. Ojejku, mam książkę akurat pod ręką. I ten drugi Kill Team to się nazywa Blades of Cain. Dałem Śniegowi na urodziny, to jest taki prezent ode mnie dla niego. No poza tym z takim założeniem, że go pomaluję i zagramy kilka battle portów z tej książki właśnie, zagramy sobie kilka gier. No więc tak, przyszły tydzień nie będzie jakiś super ekscytujący, nie będzie się niesamowicie dużo działo, no bo po prostu będą 2 streamy, podsumowanie tygodnia i gość. No i możliwe, że jeszcze jakiś materiał. Także mam nadzieję, w przyszłym tygodniu dostarczy Wam 4 materiały. W tym tygodniu nie było streama, duże podsumowanie, White Dwarf. No też z jakichś 4 chyba będą na kanale. Także mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani ilością materiałów i mam nadzieję też, że jakością materiałów. Staram się dla Was jak najlepiej. I cieszy mnie bardzo jeszcze, wracając do jakości, odbiór Battle Reportu
z Bolt Action. Prawie 1000, nie, już teraz ponad 1000 wyświetleń na tym filmiku. Cieszy mnie to bardzo. Przez to będę miał większą chęć zaprosić chłopaków. Czy ja mam chęć, ale mam nadzieję, że chłopaki też zdobędą trochę więcej chęci i przyjadą do mnie i nagrają jakąś drugą grę. I nagramy ją jeszcze lepiej. Postaram się jeszcze lepiej to zrobić, żeby się wam to jeszcze lepiej oglądało. No i co? To chyba na tyle na ten tydzień. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj w rogach leci cały czas taki timelapse z mojej pracy w Stagrafie. A na sam koniec, dla tych, którzy pamiętają Pigment Fixer pod Makarim, moment, w którym zgubiłem Pigment Fixer, który trzymałem w ręku, na sam koniec wrzucam takiego bloopersa z mojej pracy w Stagrafie, podczas którego nagrałem tylko i wyłącznie dlatego, że testowałem swoje kamerki GoPro, żeby zobaczyć, jak długo kamerki GoPro mogą nagrywać. Które będę nagrywał, wykorzystał też podczas wywiadu. Ogólnie chodzi mi o to, żeby mieć dodatkowe dwa ujęcia w trakcie gry, w trakcie wywiadu na przykład, tak jak będę prowadził. Wywiad w środę, który będę prowadził, mam zamiar zrobić tak, że, to wam od razu podpowiem, że ja tu będę sobie siedział z gościem, tu będziemy sobie siedzieć tam, gdzie są te White Dwarf i GZK. Tu na wprost nas będzie jedna kamerka, która będzie nas filmowała, no mniej więcej na tym statywie, a tu po bokach będą dwie kamerki, które będzie patrzyła, ta kamerka będzie patrzyła na mojego gościa na przykład, ta kamerka będzie patrzyła na mnie. Także będzie, wiecie, taka full profeska telewizyjna, że będę, jak będzie mój gość mówił, to będę mógł przełączyć na gościa. Czasami tak, wiecie, próbuję podnieść wartość wizualną też tego. Uważam, że audio jest bardzo fajne. Teraz nie nagrywam już mikrofonem, bo już mi się nie chce latać, podpinać mikrofonu, więc nagrywam po prostu dźwięk prosto z kamery i tak jest całkiem niezły. Ale ogólnie podczas wywiadu mam nadzieję, że ta kamera, że ten audio jest dobre. Teraz troszeczkę podnosimy wartość audiowizualną. Fajnie, zawsze jest ciekawie, jest jak te kamery się jednak zmieniają, a nie jest takie jedno statyczne ujęcie. Aczkolwiek wiem, że część z was w ogóle tego nie ogląda, tylko słucha, bo interesuje was to, co ludzie mają do powiedzenia, a niekoniecznie to, jak wyglądają. No dobrze, to jest jeszcze raz, na koniec. Bloopersik, taki 3-minutowy, także bear with me. Nie jest on jakoś niesamowicie śmieszny do rozpuku, ale jak tak pooglądacie, to będzie śmiesznie. Znaczy, wydaje mi się, że rozbawi was to troszeczkę. Jakim czasami ja jestem młotkiem, a czasami jak to wygląda, jak człowiek się, wiecie, skupi na czymś i nie myśli i nie patrzy na inne rzeczy dookoła i oczywiste rzeczy przechodzą mu obok nosa, pod nosem. Dobra, to wszystko na ten tydzień. Trzymajcie się, do następnego razu. Ciao! Ty, Krystyn! No? Właśnie sobie zdałem z czegoś sprawę. No? Co oni robią? Чуть-чуть.
numer, ja tylko to podnosiłem, bo miałem kopię, ale tego nie... Nie ma napisane cud. Cztery księcia. Księcie dywa, ale k***a są wymiany. Ty to tam nie... Dole, zaraz tam pojadę, k***a, bądź łapowa. No nie ma wymiarów, nie? Nie ma wymiarów cięcia. Jestem przekonany, przecież podawaliśmy razem, nie? Mm-hmm. Staliśmy, że podawaliśmy dobrze. Mm-hmm. To jest 148 na 100, tak jak prosiłem. No ja muszę teraz to przyciąć, bo trochę mi się zmieniła koncepcja. Ale nie ma deski. 183 na 122. Masz deskę. Nie ma żadnego w ogóle wymiaru 122, nie? Masz 125 i pół, od dupy. 120, no dobra, 122. I, no tu masz te są. I 66. I wiesz, no i kurwa, pan to muszę teraz wiesz, sztukować. No bo tu są te... Zapomniałem. Ale jest, dobra, to ja jestem debilem. Ja jestem debilem. Zrobimy sobie z nim warsztacie. Ale tak stoi, mówię, to kurwa, co to kurwa. Jezu, dobrze, że założyłeś. Już bym tam pojechał, bym już łapował. Ja... Co? Pamiętasz Pigment Fixer? Dokładnie to samo zrobiłem. Dobrze, na tym nie siedziałem, nie? Ja. Yeah.